Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku. Po ostatnim niezwykle burzowym filmie dzisiaj porozmawiamy sobie o żołnierzach wyklętych. Ale zanim to, jeszcze parę ogłoszeń parafialnych. Otóż już 1 grudnia startują dwie nowe strony mojego autorstwa na Instagramie oraz Facebooku. Będą one się nazywać oczywiście Historia Zwyczajna i będę umieszczał tam informacje odnośnie nowych odcinków, projektów, które będę planował na ten kanał, a także informacje odnośnie różnych rocznic i ciekawych wydarzeń historycznych. Myślę, że warto będzie wpaść na te strony. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że niestety jestem zmuszony do tego, żeby zmniejszyć liczbę filmów w tygodniu do jednego, który będzie pojawiał się w niedzielę o 14, ponieważ po prostu chcę, żeby te filmy były jak najbardziej dopracowane, jak najbardziej rzetelne, jak najlepiej przekazywały ciekawą wiedzę historyczną, a na to niestety potrzebuję czasu, żeby wszystko przeanalizować, przeredagować, no i nagrać i zmontować ten film, co oczywiście zabiera bardzo, bardzo dużo czasu, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, a następne filmy będą jeszcze bardziej dopracowane od tych, co teraz się pojawiały, także myślę, że to będzie taka fajna rekompensata dla was. Przydałoby się też kilka słów wyjaśnień na temat tego, kim właściwie byli wyklęci. Otóż, kiedy 4 stycznia 1944 roku w okolicach Wołyńskiego Rokitna na ziemię polskie wkroczyły wojska rosyjskie, stało się jasne, że niestety, ale Polska znajdzie się w rosyjskiej strefie wpływów i nie ma już z tego praktycznie żadnego odwrotu. No, jak wiadomo, Polacy są bardzo buntowniczym narodem i tym razem również okazali swoją naturę, ponieważ niektórzy ludzie nie zgadzali się po prostu na to, aby Sowieci bezkarnie sobie przejęli władzę za pomocą swoich pachołków polskich lub też za pomocą oczywiście wojsk rosyjskich. No i ludzi, którzy walczyli zbrojnie, bądź też niezbrojnie, jakimś małym sabotażem, jak to możemy nazwać, możemy właśnie nazywać żołnierzami wyklętymi, czy też niezłomnymi. Ta nazwa tak naprawdę funkcjonuje dopiero od niedawna, ponieważ pojawiła się w jednej z książek i mam nadzieję, że będzie bardzo popularyzowana ta wiedza o tych bohaterach, ponieważ walczyli oni za bardzo słuszną sprawę, ponieważ tak jak Armię Krajową można krytykować za to, że podejmowała walkę zbrojną na taką skalę, jaką to robiła, ale musimy pamiętać o tym, że Armia Krajowa miała do wyboru życie albo śmierć, czyli mieli jakiś taki realny wybór. Natomiast żołnierze wyklęci walczyli, bo po prostu musieli. Mieli do wyboru tylko śmierć, ponieważ moglibyśmy zaobserwować dokładnie to, co z żołnierzami polskimi zrobili Rosjanie po operacji Ostra Brama, czyli po prostu zwykłe aresztowania, no i kończyło to się śmiercią raczej na miejscu dla wyższych rangą oficerów, a dla zwykłych żołnierzy latami ciężkiej mordęgi albo na Syberii, albo w polskich więzieniach, chociażby na Rakowieckiej 37 w Warszawie. Ale koniec tych ogólników, przejdźmy do konkretów. No i tematem dzisiejszego odcinka ma być postać niezwykle barwna, ale też bardzo mało znana w naszej tutaj okolicy świeckiej, czyli Jan Sikorski, pseudonim Wilk, Orlicz lub też Janek. Był on jednym z wyklętych, podwładnych, co ciekawe, majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Bohater dzisiejszego odcinka urodził się 26 maja 1922 roku w miejscowości Bladowo. Co ciekawe, od najmłodszych lat interesował się leśnictwem i tematami związanymi z lasem i okoliczną przyrodą. Oczywiście miało to swoje plusy, ale też minusy. Chociaż zdecydowanie do jednego z największych plusów możemy zaliczyć to, jaką miał potem orientację w terenie i umiejętność przetrwania w trudnych partyzanckich warunkach, kiedy już wstąpił do polskiego ruchu oporu. W tym przypadku możemy również rzec, że wyniósł on z domu już tradycję patriotyczną, ponieważ jego ojciec był niesamowitym walczakiem w armii generała Józefa Hallera podczas wojny polsko-bolszewickiej, o której wspominałem już kiedyś, ale z pewnością pojawi się o niej osobny odcinek, bo to temat rzeka. Warto wspomnieć też o tym, jaką ścieżkę edukacyjną przeszedł Jan, ponieważ ukończył on raptem 7 klas szkoły powszechnej w Nowym, ale jak wiadomo, to nie wykształcenie, a mądrość życiowa świadczy o tym, kto jakim jest człowiekiem, jak umie sobie poradzić w życiu. No i nadszedł dzień 1 września 1939 roku.
Jak wiadomo, tego dnia zaatakowały nas hitlerowskie Niemcy i skończyło się sielankowe życie dla milionów Polaków, w tym także dla Jana Sikorskiego. Jak wielu młodych, stracił on szansę na realizację swoich marzeń w takich bardziej warunkach normalnych, przyzwoitych, gdzie mógł cieszyć się wolnością. Natomiast nie złożył on broni, w cudzysłowie mówiąc, i nadal walczył o to, żeby zostać chociażby leśnikiem albo dostać jakąś fuchę w leśnictwie. No i właśnie, możemy zaobserwować w tym wypadku, że cierpliwość naprawdę popłaca, ponieważ w 1940 roku Jan znalazł zatrudnienie w nadleśnictwie Osiek. No jak wiadomo, spełniło się jedno z największych marzeń Jana, zaczął on swoją pracę w nadleśnictwie. Niestety, ale nie trwało to zbyt długo, bo już po pewnym czasie Niemcy zażądali od niego podpisania jakichś proniemieckich dokumentów, żeby po prostu mógł pracować w jakimś państwowym urzędzie. Oczywiście wtedy nie było państwa polskiego, no ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Oczywiście Jan, jako że pochodził z niezwykle patriotycznej rodziny i miał zakorzenioną w sobie polskość, postanowił, że on nie podpisze tych dokumentów i z honorem się zwolnił z pracy. No ale niestety trzeba mieć pieniądze, tym bardziej w warunkach okupacyjnych, gdzie jest to towar wręcz deficytowy i niezbędny do przeżycia. No i Jan był tego świadomy, więc znalazł zatrudnienie w fabryce przemysłu zbrojeniowego w Grudziądzu, które jest jednym z największych miast w województwie kujawsko-pomorskim. I możemy już zauważyć pierwsze powiązania z wojskowością, ponieważ Jan uczył się tam o działaniu pewnych maszyn wojennych, pewnego rodzaju uzbrojenia, więc mógł tę wiedzę wykorzystać później w warunkach partyzanckich. Podczas II wojny światowej wiadomo, że główny bastion oddziałów partyzanckich stanowiła ludność napływająca z zewnątrz. Nie byli to wyszkoleni żołnierze, ale ci, co rwali się do walki po prostu przeciwko okupantowi w ramach odwetu. Taką osobą był też Jan, ponieważ nie podobało mu się po prostu to, co robili Niemcy na ziemiach polskich, i postanowił walczyć. Dlatego w wieku niespełna 20 lat, w 1942 roku, dołączył do jednego z największych zgrupowań partyzanckich na Pomorzu o nazwie Gryf Pomorski i co ciekawe, wręcz z marszu został tam dowódcą okręgu Świecie. Partyzancka droga Jana z pewnością nie była usłana różami, ponieważ już od samego początku wpadał w różnego rodzaju konflikty z współtowarzyszami broni, no i niestety odbijało się to na jego ścieżce wojennej, ponieważ co chwilę musiał zmieniać oddziały, musiał zmieniać pseudonimy, co oczywiście pomagało mu uniknąć zdekonspirowania, bo Niemcy mieli bardzo rozwiniętą siatkę wywiadowczą i tak zwana wsypa była bardzo możliwa. Warto też wspomnieć, że jednym z czynników, który trzymał Jana w partyzance w sumie już na dobre, było to, że w jednym z tych samych oddziałów, w którym on służył, służyła jego siostra Wanda. Tak jak już wcześniej wspominałem o wsypie, tak no prawie Jan się wsypał, kolokwialnie mówiąc, ponieważ podczas okupacji niemieckiej doszło prawie do jego zatrzymania, ponieważ punkt łączności, czyli kontakt pomiędzy oddziałami, był ustanowiony, uwaga, gdzie? W jego rodzinnym domu. No nie było to zbyt mądre zachowanie, natomiast Jan pomimo różnego rodzaju trudności zdołał uciec, co nie udało się jego rodzinie, ponieważ została ona dotknięta licznymi konsekwencjami i była represjonowana przez Niemców praktycznie do samego końca, ale Jan mógł dalej walczyć, był zdolny do walki. No i tak powoli sobie mijało to partyzanckie życie Jana. Toczył on kolejne boje z niemieckim okupantem, lecz było wiadomo, że ten okupant w końcu się zaraz zmieni, ponieważ Niemcy chyliły się ku upadkowi i było to dostrzegalne gołym okiem. Oczywiście okupacja sowiecka miała być o wiele gorsza, lecz wtedy ludność cywilna jeszcze o tym nie wiedziała. Ale to zaraz, bo muszę wspomnieć o tym, że 21 grudnia 1944 roku Armia Krajowa, a raczej dolne jednostki, podjął decyzję o tym, że oddział Jana zostanie rozwiązany. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kilkanaście dni później podjęto decyzję o rozwiązaniu całej Armii Krajowej i przemianowaniu jej na inne, mniejsze jednostki. Minęły plus minus 2 miesiące i 25 lutego 1945 roku zaczął się koszmar miejscowości Lipinki, w której Jan się znajdował. Wtedy wkroczyli do tej miejscowości Rosjanie, no i zaczęli oni swoje nowe porządki. Zmieniło się wszystko. Natomiast ludność z początku przywitała nowego okupanta, o czym jeszcze nie było wiadomo, z dużą dozą entuzjazmu. Znaczy, to można ująć w cudzysłowie, ponieważ ta duża doza entuzjazmu była spowodowana tylko tym,
że po prostu Niemcy odeszli, ale nie spodziewano się tego, że przyjdzie jeszcze coś gorszego. I wiadomo, Jan chciał prowadzić po trudnej partyzanckiej walce normalne życie, więc postanowił, że zapisze się do milicji obywatelskiej, no i z marszu został komendantem oddziału w Lipinkach. Milicja obywatelska to była taka jakby policja, tylko trochę bardziej ostrzejsza. No i niestety bardzo często wykorzystywane oddziały do walki z żołnierzami wyklętymi. Ale wracając do Jana. Trzeba wspomnieć o tym, że NKWD dotarło do jego partyzanckiej przeszłości, no i mu nie odpuściło i postanowiono, że go aresztują. Jan został aresztowany, pojmany i miał prawdopodobnie zostać wywieziony gdzieś w głąb Rosji albo do jakiegoś więzienia lub też od razu być zamordowany. Ale Jan pokazał, że jest przekorny, no i postanowił, że ucieknie. Udało mu się to i po pewnym czasie znów wrócił na stanowisko komendanta MO w Lipinkach. Nie ukrywajmy, nie była to robota zbyt porywająca, przynosiła też lekką hańbę byłemu partyzantowi, który walczył o wolność kraju, no i postanowił, że zrealizuje jeszcze raz swoje marzenie i został leśnikiem w leśnictwie Kuźnia w nadleśnictwie Warlubie. Po raz kolejny mógł spełnić swoje jedno z największych marzeń, dostał tę robotę, której oczekiwał, kolokwialnie mówiąc, i mógł się realizować tam, gdzie w końcu chciał. W rannego 3 czerwca 1946 roku Jan Sikorski został aresztowany za działalność partyzancką. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej pod wodzą majora Szędzielarza Łupaszki postanowiła, że spróbuje go odbić. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że Jan został śmiertelnie ranny w boju. Partyzantom udało się zabić kilku sługusów władzy, lecz to oczywiście nie zwróciło życia Janowi. Jeszcze większym absurdem może być to, że w 1956 roku upamiętniono tych jakże wybitnych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego pamiątkową tablicą za to, że zginęli w oddaniu się za ojczyznę i że tak fenomenalnie walczyli. Wszystko to są komunistyczne bujdy i takich ludzi po prostu nie można czcić, bo zabili oni kogoś, kto miał jakąkolwiek wartość dla naszego kraju w przeciwieństwie do nich. Znaczy, jak wiadomo, historia lubi się o siebie upominać. No i w 2013 roku, konkretnie 20 czerwca, odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą właśnie naszego bohatera, nie tylko tego odcinka, ale myślę, że bohatera narodowego, o którym za bardzo ludzie nie wiedzą, ale myślę, że powinno się to zmienić. No i co ciekawe, ten obelisk, ta tablica została odsłonięta w miejscu, gdzie wcześniej stała tablica upamiętniająca naszych aparatczyków. Więc jak to mówi znane na świecie przysłowie, karma wraca. I bardzo dobrze. No i myślę, że to byłoby wszystko w tym odcinku. Starałem się Wam jak najobiektywniej, jak najciekawiej przedstawić tę postać. Myślę, że wyszedł z tego całkiem ciekawy film. A Was zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę i udostępniania tego odcinka, ponieważ fajnie by było, gdyby on trafił do jak największej ilości osób. Z mojej strony to byłoby wszystko, no i trzymajcie się. Siema!